Cześć wszystkim, znowu Pomyśl 7, a życionka Majui. To mnie jestem, jak to się mówi? Zwiodło. Mamy event, na który czekaliśmy, tylko po prostu nie było żadnego głosu. Dobra, czy coś chcemy zrobić przed nim? Chyba nie, dobra, po prostu go odpalmy. いつまでも怪我人扱いしないでほしいんだがな。あんちゃんは案外心配性なんだな。やった。 Że jesteś starym inżynierem. Czego brakuje, to żeby znowu upadł na podłogę. Okej, to nie był event, którego oczekiwałem. Dobra, musimy zbić trochę czasu. Dobra, pójdźmy w takim razie do Abandoned Mine. Gdzie to było? Nie, tutaj potrzebujemy teleporta. Hot Waterfalls. I nie tu. Dajcie mi momencik. Nie tu. Dobra, tutaj mamy jedną skrzynię, której brakowało nam. Blum, 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 blum. To właśnie, i tak, potrzebujemy tutaj katorit. Zanim to zrobimy, wziąłem ciebie. Muszę dorobić sobie capture rope. Staniesz tutaj. Tak. Potrzebujemy coś, co szybko zniszczy tego gościa. Na przykład, nie wiem, ty Kisnir. I w sumie możemy go złapać, chociaż nie, dobra, nieważne. Rozwal go po prostu. Możemy zapomnieć, że w ekwipowaniu jest Sword Flash. Dobra, i tak, teraz... Ty... Musisz się zmienić. I dobra. Chociaż w sumie nie musiała, ale tak będzie miała więcej ruchu. Dobra, ciebie... Tak, ty się broń, tylko szybciej. Dobra, zdejmij tego gościa szybko. Dobra. Reaction. Dobra,
to później. Katurit. Katurito-san. Weź... Bandito Kiyo. I leć tutaj. Przy okazji złapiemy parę tych... Blom. Nietoperzy. Dobra, szybko zgarnij jego, jeżeli ci się uda. Albo i nie. Pearl Steel 1. Czegoś do tego potrzebowaliśmy. Dobra, mamy kolejny atak. Tym się teraz zajmiemy. Potrzebujemy 5, a nie 1. Że dostaliśmy 1, to nic nam kompletnie nie robi. Dobra, coś innego... nie. Dobra. Ty, Katorito, weź swoje Sage's Medal. Dobra. Zajmijmy się obroną kolejną. Połapiemy kolejne duchy. Już myślałem, że psa będę musiał wypuścić. Ciekawe dlaczego. Że ma już dosyć ciebie, Lisz. Zgadnijcie, co na sobie teraz wyobrazi. こんな時間に宿女の部屋に無断で入ってくるのもいただけませんね。それに呼ばいというには、いささか早すぎる頃合いですし。残念というほかありません。ですが、今宵は特別に許しましょう。それだけあなたが私に会いたかったということですものね。 Lisz żyje w zupełnie innym świecie. To jest mroczny i pokręcony świat, którego wolę lepiej nie rozumieć. To nie idzie w dobrym kierunku. Lisz, zaniechaj psa. Dobra. Doigrałaś się. さあ、どうぞ。強引にはぎ取るもよし、優しく脱がすのもよし。あなたのお好きなように。あばろ。一言も発せず、押し倒しもしないというのでは。 さすがに興ざめになってしまいますわ。とにかくにじゃわりし。ですが、そんな奥ゆかしいあなたも素敵ですわ。私にあなたを捕まえてみせよということですわね。鬼ごっこでは興奮しますわ。さあ、お待ちになって我が夫よ。 Wybuchowa kobita.
Już, już, nie mogę. Już, doigrałaś się. Moja wytrzymałość do tej kobiety się skończyła w tym momencie. Dobra. Mamy dwupoziomowe duchy, które dodatkowo będą się spełnić. Dobra. Wiecie co? Zróbmy tak jak wcześniej. Wyizolujmy tutaj jednego, tutaj drugiego, ale nie postawimy żadnych pozostałych obron, bo wszystkich ich chcemy zgarnąć, jak będzie się tylko dało. Dobra. Dobra, ponownie ustawimy ciebie. Musisz mieć swoją pobłogosławioną broń. Tutaj. A ciebie... Kurde, miałem dorobić capture ropy. Dobra, i tak chyba powinno nam starczyć. Ciebie tutaj. A tutaj są nietoperze. Dobra. Jak to chcemy podzielić? Może tak, Katorit. Pomożesz tamtą stronę. Tutaj też wyślemy poprzednią ekipę, czyli Iora. Nie, najpierw Kisnir. Kisnir. Weapon. Blast Katana. Najpierw ty. Teraz Ior. Blast Cleaver. Captured Rope. Ty na razie się pożegnasz z tym. Muszę dorobić, jak w końcu nie zapomnę o tym. Dobra, a tutaj... Jak to z wami jest, z waszą wytrzymałością? Dalej jest nie do przebicia. Dobra, tutaj pójdzie Fia. Ty masz jakiś w ogóle święty łuk? Nie. Dobra, ale nie będziesz walczyć świętym łukiem, będziesz walczyć przy pomocy Monster Capcia. Dobra. I tak. Ranri, powiedzmy, że zawsze się przyda. I jeszcze... Powiedzmy, że ty. Dobra. Zobaczmy, czy taka ekipa nam wystarczy. Dobra. Tak jak planowałem. Okej. To cię nie zaboli w żaden sposób. To jest Fia. Fia ma obrońców. Więc też się tego nie boi. Dobra, to im trochę zajmie. Dobra. Wiecie co? Zróbmy tak. Fia. Jaką szansę masz złapać to coś? To masz 0%, bo nie masz zasięgu. Masz dobry Sage's Medal, tak. Chcę mieć tarczę. Ktoś ci musi pomóc z tym. Na przykład w ten sposób.
Dobra, Runri. Przemieść się tutaj. Avaro pomoże ci z tym. Ta baza powinna być na razie bezpieczna. Dobra. Ty. Kisnir, zajmij tutaj pozycję. Ty możesz przenieść się tutaj. Dobra. I łapmy te rzeczy. Łapmy zbuntowaną Ikeę. Dobra, tylko tak poleczmy się, chociaż i Jorin powinien być bez problemu. Może co najwyżej odeberwać od tego nietoperza, temu nic nie grozi. Monsta kapcia. Dalej za mało obrażeń. Ty możesz jakoś pomóc? Dobra, staraj się nie zabić. Dobra. Teraz Fia może to złapać. Okej. Dobra, a ty zostań tutaj. Cię zaraz ten znowu zaatakuje. Dobra, Kisnir. Pokaż, na co cię stać. Dobra, przeżyłaś. Na to liczyliśmy. Super. Super, też na to liczyłem. Dobra. I ty się pobronisz. Dobra, druga fala przyszła. Tylko tak, teraz Thunder Judgment. To nie zadziała. Magic Dart za to. Jak najbardziej. Dobra, tylko zmień sobie akcesorium na Night Medal. Dobra, masz 68% szans. Liczymy na ciebie. Super. Dobra, kto tu chce złapać? Ty masz mniejszy poziom. To gulnij sobie. I złap to. Dobry level up, super. Ior. Chcemy to złapać, na pewno się przyda. Dobra, spróbuj. Nie, na to liczyłem. Dobra, tutaj się zespełnili. Tak, Avaro tutaj. Fia. Musimy jej zapewnić ochronę. Więc tak, ty możesz się przenieść tutaj. Nie chcemy ich atakować tak, żeby ich to mogło zabić. Dobra, podejdź na razie tutaj, Runri. Dobra, ty zostaniesz tutaj. Ty w sumie też. Dobra. Ior, łyknij coś na zdrowie i srób.
27 razy 2. Nie. To musisz pozostawić Avaro, żeby to się tym zajął. Dobra, tak lepiej. Musimy nałapać dużo dwupoziomowych duchów, to dobrze. Bo ich teraz potrzebujemy do zwiększenia inteligencji naszych Yuiki. Dobra, tak. Ranri. Tutaj. Fia. Tutaj. Ty tutaj. Potem wchodzimy do środka i staramy się ich zgarniać Fio. Dobra. Ty. Wejdź tutaj. Ty zajmij to, już nie chcemy więcej ich. I Yor. Musisz mieć tutaj przecież bonus od Kisnir. Super. Dobra, teraz Kisnir zajmie to pomieszczenie, zanim oni się wydostaną i dobra, i górę już mamy ogarniętą. Moglibyśmy nawet małe shenanigany zrobić. Tobie zabrać Capture Rope, dać to tobie. I ty się przesuniesz tutaj, będziesz mógł ostrzeliwać te duchy. Dobra, a ty sobie zostań tutaj. Dobra. Kapcia. Super. No i dobra. Teraz tak, tutaj. Fia tutaj. Ranri. Możemy potrzebować kolejnej pomocy może. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, Fia będzie musiała jedną turę obrażeń sobie z nią poradzić. Mam nadzieję, że jej nie zabiją. To by zepsuło mi plany tutaj. Dobra, wy tutaj czekajcie, góra. No powiedz mi, że Kisnir pierwsza wejdzie, potem Ior. A ty, nie wiem. Staw się gdzieś tutaj. Na wszelki wypadek. No 12, dobra, przeżyjesz. Dobra. Ranri, ustaw się tutaj. Pozycja obronna. Fia, jesteś w stanie to w jednej turze ich zabijać? Jesteś. No to dobra, no to po kolei. Dobra, ile mamy jeszcze tur? Jeszcze trochę mamy. Powinniśmy się ich nafarmić wystarczająco dużo. Kisnir. Tutaj. Ior. Zgarnij tego gościa.
Katorit, w sumie ciebie nie potrzebujemy, ale też się tu bi. No i dobra. Tak, ty jeszcze możesz tutaj spróbować strzelać. Chociaż niewiele ci to da. Nie są tylko na holi wrażliwi. Dobra. Tutaj musimy się bronić, bo nie chcemy wejść do tego tele. Nie chcemy wejść do tego portalu, żeby go nie skasować. No i dobra, i zamieniamy obronę na farmienie duchów. Jest bardzo... Bardzo podobają mi się z tego powodu te obrony. Można łatwo dużo poziomowych duchów nałapać, a są one potrzebne. Inteligencja to dosyć ważna statystyka dla wszystkich Yuiki. Dobra, Fia, złap tego gościa. O nie, kurczę, nie. Koniec obrony. O nie. Dobra, może jedną, może trzech byśmy jeszcze złapali, jakbym tego nie zabił teraz, ale... trudno. Duży to problem nie jest. Dobra, jest kolejny jakiś event z Kisnir, co jest podejrzane. Dobra, zobaczmy, co się nam udało osiągnąć. Komu chcemy dać... Dajmy to może Karinie. Karina ma zazwyczaj małe obrażenia. Ty masz dużo inteligencji. No, ty sobie jako tako radzisz. Dobra, Karina, dostaniesz level up. O, nie tylko ty. Dobra. To może jeszcze ty, bo ty masz ataki dalekodystansowe. Tobie też się to może przydać. Dobra, jednego nam brakuje, żeby Yurinowi dać. Dobra, i komu chcemy dać jeszcze wyższy poziom? Możemy to dać... Tobie. Nie, ty jeszcze potrzebujesz dwójki. Dobra, ty sobie dziabni. Poziom. 43 inteligencji, powinieneś nieźle kopać. I teraz ty. Super, dobra. On też powinien teraz nieźle trzepać. On ma duży dystans, więc może się przydać. Dobra, w następnej kolejności chyba Ranri będziemy upgrade'ować. W każdym razie tak, duchy to nie jest coś, co tylko podczas tej obrony możemy zgarnąć. Niedługo już będziemy mieli dostęp do lokacji z portalem tych trzy poziomowych duchów, więc będziemy mogli sobie je dowoli farmić, ale na razie korzystamy z tego, co mamy. Dobra, Kisnir, przerażasz mnie, przerażają mnie twoje eventy. Dobra. Defensywny pies. Wiedziałem, wiedziałem, Kisnir. Ona na serio nic nie kojarzy, o co chodzi. To nie jest tak, że ona podrywa Awaro, no po prostu... Dla niej Awaro jest w takim friendzone, że nawet nie zauważy go jako faceta.
O właśnie, w końcu jej może ktoś to wyjaśni. A jeszcze kufel wzięła. Tak, nie widzicie tego, ale teraz wzięła jeszcze kufel z piwem. Dobra, nałożyła top, ale to jest jej taki top, więc pies zostaje. なかったな。昔から騎士団での生活をしていたからな。戦場で生を意識することなどなかったし、そんな隙を見せれば命を落としてしまう。私のような女がどんな格好をしていても変わりはしないさ。 Myśl, Kisnir, myśl. A, w końcu zaskoczy. Protezy myślowe. Tam zdarzają się. Brawo, Kisnir, w końcu, brawo. Nie musisz nic naprawiać. Jest okej, okay, dobra, już. Cel uzyskany, jest wszystko okej. Okay. Dzięki.
No, dumny z siebie, Avaro. Dobra, tak, Avaro odwiedził Kisnir w domu, miał coś załatwić i wpadł na zły czas, bo akurat Kisnir się myła, więc tak, więc chodziła nago po domu. Avaro był tym zaskoczony, powiedział, dobra, to przyjdę później, ale Kisnir, nie ma problemu, ja tak normalnie chodzę po domu, właśnie się umyłam, a poza tym jesteśmy bliskimi przyjaciółmi, więc nie ma problemu, żeby ten, a potem... Potem Avaro jednak stwierdził, że jej wytłumaczy, dlaczego ludzie źle na to patrzą, jak gości przyjmuje półnago. Że jest kobietą i mimo tego, co inni widzą ją jako kobietę, zwłaszcza on, że jest facetem, ona w końcu zaskoczyło, dlaczego to może być takie niemiłe, że przyjmuje gości na pół golasa i potem się aż zarumieniła, zastydziła i wyprosiła Avaro. I chyba w końcu mamy problem z Kisnir rozwiązany. Mam nadzieję. Dobra. Nie mamy żadnych eventów, więc tak, muszę uciąć odcinek w tym momencie. Pójdę trochę pofarmić. Mam parę rzeczy do załatwienia tu i tam. No i cóż, jak wrócimy, to mam nadzieję, że odpalą się nam dalszy ciąg eventów z Katorit. Okej, dobra. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!